Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania bieg na 200 metrów. W tym zadaniu dowiadujemy się, że Adam, Bartek i Cezary ścigają się na dystansie 200 metrów. Adam uzyskał czas A sekund, Bartek uzyskał czas B sekund, natomiast Czarek uzyskał czas C sekund. Naszym zadaniem jest podać najlepszy wynik i wypisać go z dokładnością do 3 miejsc po kropce. Dla przykładu. Jeżeli A jest równe 22.6433, B jest równe 27.23, a C jest równe 28.5432, wówczas najlepszy czas uzyskał Adam i wypisujemy ten czas z dokładnością do 3 miejsc po kropce, czyli mamy 22.643. Omówię teraz rozwiązanie wzorcowe. Rozpoczynamy od słowa kluczowego program i podajemy nazwę naszego programu. W tym przypadku jest to nazwa najlepszy czas. I kończymy średnikiem. Następnie mamy blok deklaracji zmiennych. Rozpoczynamy słowem kluczowym var i podajemy nazwy zmiennych A, B i C oraz po dwukropku ich typ real. Będziemy przechowywali liczby zmienno-przecinkowe. Rozpoczynamy funkcję główną. Mamy słowo kluczowe begin i pierwszą instrukcję. Czytujemy wartości zmiennych A, B i C zapisanych w jednym wierszu. Następnie mamy instrukcję warunkową. Rozpoczynamy słowem kluczowym if i mamy warunek. Jest to koniunkcja. Jeżeli A jest mniejsze równe B i A jest mniejsze równe C, wtedy wypisujemy wartość zmiennej A z dokładnością do 3 miejsc po kropce. W przeciwnym przypadku, jeżeli B jest mniejsze równe C, wtedy wypisujemy wartość zmiennej B z dokładnością do 3 miejsc po kropce. W przeciwnym przypadku, jeżeli nie był spełniony warunek, że B jest mniejsze równe C, wtedy wypisujemy wartość zmiennej C z dokładnością do 3 miejsc po kropce. I kończymy funkcję główną. Mamy słowo kluczowe end.